Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogu i tym razem w wydaniu takiej dziewczyny surfera. Wydanie Lola, wydanie nadmorskie. Zrobiłam sobie lekkie beach waves, ale u mnie one się tak słabo trzymają, że pozostało po nich to co widać, czyli nie wiem nawet jak słuchajcie to skomentować, jak to nazwać. Mam dzisiaj na sobie taką maxi dress, którą kupiłam w zeszłym roku w Grecji i uwielbiam tę sukienkę. I zobaczcie, jaki ona ma piękny dekolt na plecach. Naprawdę fajnie wygląda z kokiem, bo wtedy jeszcze ładniej uwydatnione są właśnie te plecy. I jak już widzieliście, mam buty takie. I to są buty Hilfigera. Takie mokasyny. One tak średnio mi tutaj pasują. Nie mogę nosić sandałów, bo mam ranę na stopie i ona jest zaklejona. I cały czas mi się ten plaster wówczas odkleja. Wchodzi tam brud i jest to dla mnie coś okropnego, więc muszę mieć sterylnie wszystko, więc tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę się przemęczę bez sandałków. I jadę teraz na dwa spotkania. Jedno z nich jest blisko morza, więc zabieram was nad morze, a potem jedziemy robić brwi. Więc, kochani, więc co, no lecimy. Słuchajcie, jestem już po spotkaniu i tak jak obiecałam, pokazuję wam wodę. Jest przepięknie i widzę, że już bardzo dużo ludzi się opala. Już wszystkim ma taki bardzo wakacyjny na gdańskich plażach. Także jest pięknie, pokażę wam się. To ja. Tak, jakbyście zapomnieli jak wyglądam, to to jestem ja. Prawie sobie włoski i trochę się przejdę, złapię trochę witaminy D, a potem idę do samochodu i jadę do Gdyni na brwi. I tak sobie właśnie pomyślałam, że jutro Oliwia ma zakończenie roku szkolnego, a ja pójdę na to zakończenie z takimi brwiami. Zapytałam dzisiaj Patrycji, czy można jakoś je troszeczkę zatuszować. Kocham to, wiatr we włosach, morze, piasek. Kocham to, najlepsze miejsce na ziemi. Jeżeli chcielibyście przeprowadzić się do Trójmiasta, to polecam. Najlepiej. Zjechałam na stację, bo czerwona kontrolka paliła się już od dłuższego czasu, więc obawiałam się, że mogę nie dojechać i muszę wam się pożalić, że mam tak okropne objawy tej alergii, że już sama nie wiem, czy to jest, słuchajcie, alergia, czy to jest przeziębienie. To jest po prostu straszne, jak się czuję. Bardzo boli mnie gardło, cały czas kaszlę, ale nie kicham, więc to jest odmiana, bo w zeszłym roku strasznie kichałam, jak się zrobiło ciepło. Ale z drugiej strony kicham, jak wchodzę do pomieszczeń takich klimatyzowanych, to tak. I mam okropny, przeokropny katar. Także jak wrócę z brwi, to się rejestruję do lekarzy. Dobra, cisnę, słuchajcie. Cześć. Nie wiem, czy pamiętacie Patrycję, ale ona kiedyś już robiła moje brwi. I teraz właśnie włączyłam kamerę w momencie, w którym mam demakijaż zrobiony i możecie zobaczyć, jak blade jest moje piórko. A dlaczego mam takie blade piórko? Pani Patrycjo, co robiłam źle? Nic, niestety. Tak wygląda zabieg metody piórkowej. On jest delikatniejszy, zawsze jest bardziej serio? Naturalny. Mhm. Ja myślałam, że to jest wina tego, że ja się opalałam w zeszłym roku, miesiąc po tym, po zabiegu. To znaczy, opalanie zawsze wpływa dosyć mocno na to. A, czyli jednak. No, niestety. Szybciej wysusza skórę, przez co proces złuszczania naskórka jest też dużo szybszy. I niestety makijaż blednie. No dobra, to jaki dzisiaj robimy makijaż, żeby był trwalszy? Robimy trwalszy? No, a nie? Możemy zrobić. Wyglądam jak sklepowa z perem. Możemy zrobić na przykład najnowszy trend. Ombre? Ombre. Podoba ci się u klientek? Fajnie to wygląda? Bardzo fajnie. Bo ja na żywo nie widziałam jeszcze. To robimy. Dobra. Tak? Ekstra. Najwyżej, jeżeli będzie za jasne, jak to zejdzie, to po prostu sobie dodamy, wiesz, na korekcie. Ale masz ładne buty. Dziękuję. To są Tomsy? Nie, Vagabondy. Śliczne. Mamy już zrobiony kontur. I teraz będziemy nakładać kremik, tak? Na znieczulenie. Dokładnie. Potem wam pokażę, jak robi się to ombra. Zupełnie inaczej niż metodą piórkową, bo to jest taka maszynka do dziarania.
tak jak do robienia tatuaży, tylko taka malutka, taki jakby pen. Fajnie. Nie bolało prawie w ogóle. Po tym tatuażu to naprawdę luz. Pokażę wam, co mam na głowie, to jest hit. Czym ty żeś mnie to wysmarowała, że nic nie czuję? No to jest taka specjalna maść. A maść jakoś nazywa? Tak, 45. To jest znieczulenie stosowane też do takich małych tatuaży. Mhm. Przy makijażu permanentnym jest bardzo często stosowane ze względu na to, że opuszcza naczynia krwionośne i zamyka tutaj wydzielanie się osocza i podkrwawianie różnych wrażliwych i cienkich miejsc. Jestem w szoku. Nie czuję nic. 2 godziny później, voila. Nie wiem, czy tu, o, tu jest dobre światło. Ale mocne. Ale one takie nie będą. Patrycja mi obiecała, że one się trochę obkurczą i się zwężą i będą jaśniejsze. Dziękuję bardzo. O 40%. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście nie obyło się bez zakupów spożywczych, bo w żywniaku mam tu pełno pysznych rzeczy. Zobaczcie, fasolka wymieszana z różami. Piekarnia była grana, spożywczak i musiałam odebrać moją przesyłkę i będę miała nowy, fajny film dla was z zakupami. No, jadę do domu. Jak widać, trochę się oddalę, bo jednak zoom na te brwi może być dla niektórych zabójczy. Dobra, może być tak. W tle operator, pozdrawiam cię operatorze, puściłam sobie teraz YouTube'a i nadrabiam zaległości. Uszusz, na zdróweńko! Mam jeszcze jeden film, Uszusz do obejrzenia, Agi dzisiaj dodała, więc sobie oglądam. Kto tam jeszcze, Łobuzów już obejrzałam, no i tak sobie puściłam. Tak naprawdę to ten YouTube leci troszkę w tle, bo robiłam obiad, Piotrek wpadł do domu zjeść obiad i pojechał znowu do pracy. Czekam, aż Oliwia wróci ze spotkania i tak sobie ogarniam dom. I powinnam też znowu nadrobić pracę, której dzisiaj nie wykonałam przez to, że nie było mnie przez część dnia w domu, a zaplanowałam sobie po południu, żeby coś tam dokończyć. I powiem wam szczerze, że zrobię to chyba jutro rano, wstanę sobie o 6. Oliwia ma zakończenie na godzinę 10, zakończenie roku, więc, więc tak, nie mam poprawionego makijażu, a mój makijaż w związku z tym, że są upały i miałam robione te brwi, to mój makijaż w ciągu dnia został wytarty. Nie mam już w ogóle prawie bronzera, nie mam różu. Ale nałożyłam też minkę na usta, bo bardzo często pytacie mnie o ten produkt. Ja go mam ostatnio często we vlogach. I to jest szminka Belle Moroccan Dream Matte Liquid Lips w kolorze 06. Teraz jest sporo testów tych produktów na YouTubie. Możecie sobie zobaczyć, porównać kolory. Moja opinia o tej szmince jest taka, że jak za takie pieniądze, to jest rewelacyjne, naprawdę jest bardzo fajna, ust mi w ogóle nie wysusza, mimo że to jest produkt matowy, więc kurde, jakoś jestem tak blisko. O, teraz lepiej. Tak, bardzo fajna, bardzo ładny zapach, bardzo fajna konsystencja. Gdyby ktoś zakrył nazwę firmy i powiedział mi, że to jest, nie wiem, Anastasia Beverly Hills albo MAC, to bym uwierzyła, naprawdę, jakość tego produktu jest rewelacyjna. Nie wiem, od czego to zależy, ale czasami zdarza się tak, że troszeczkę ta szminka po jakimś czasie wypływa mi poza kontur ust, ale nie wiem, czy to jest kwestią tego, że ja mam takie usta, czy to jest kwestia temperatury właśnie, czy tego, że jadłam, nie wiem, ale ogólnie trwałość tego produktu jest bardzo dobra, naprawdę super, produkt godny polecenia. I teraz powiem wam trochę o tych brwiach. Ponieważ Patrycja dzisiaj namówiła mnie na metodę ombre. Tak naprawdę nie musiała mówić zbyt wiele, bo ja chciałam spróbować czegoś innego niż piórko. Zapewne domyślacie się dlaczego. U mnie ta metoda piórkowa utrzymywała się bardzo, bardzo krótko. Ja przez cały ten czas żyłam w przeświadczeniu, że to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo ja mniej więcej
miesiąc po zrobieniu tego makijażu wyjechałam na urlop do Grecji. Potem jak wróciliśmy z Grecji, to były takie upalne dni, cały czas się opalaliśmy, absolutnie nie zasłaniałam twarzy i ja myślałam, że to jest moja wina, że te brwi mi wyblakły, a Patrycja mnie dzisiaj uświadomiła, że nie do końca tak jest. W malutkim stopniu słońce faktycznie sprawia, że ten makijaż może troszkę stać się jaśniejszy, ale metoda piórkowa po prostu tyle się utrzymuje. Po paru miesiącach te brwi blakną i one około roku, z tego co mówiła, wyglądają estetycznie. I ja stwierdziłam, że tamte brwi były dla mnie za delikatne, szczególnie, że jak ja je robiłam, to ja byłam blondynką. I wówczas te brwi bardzo mi pasowały i przez pierwsze kilka miesięcy wyglądały przepięknie, a potem jak już się zaczęły wypłukiwać i znikać, ja musiałam wrócić do malowania brwi czy kredką, czy pomadą, to przyznam wam, że mimo, że kocham kosmetyki i makijaże, nie znoszę stylizować swoich brwi. Nigdy nie mam dwóch identycznych brwi, nigdy tego nie robię równo i strasznie jest to dla mnie frustrujące. Po prostu nie lubię malować brwi, nie umiem tego ładnie robić i doskonale czuję się ze zrobionymi brwiami. Nie muszę wtedy mieć makijażu, idą dni upalne, będą urlopy, ja nie będę miała ochoty na malowanie się, więc tak oto decyzja zapadła. No i ja widziałam kilka, na zdrówko, kilka prac Patrycji na jej Facebooku. Zalinkuję wam do jej fejsa na dole. I widziałam właśnie te brwi metodą ombre. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, co to jest za metoda. Widziałam tylko właśnie brwi wykonane przez Patty i stwierdziłam, że one są tak piękne i tak mi się ta metoda podoba i tak jestem ciekawa, jak ona by się u mnie sprawdziła, że wiedziałam, że chcę się na nią właśnie zdecydować. Co więcej, Patrycja mi powiedziała, że brwi robione tą metodą utrzymują się dłużej. Także bardzo mnie to cieszy. I tak, brwi zrobione. To trwało około 2 godzin. Czy bolało? No cóż, na początku Patrycja zrobiła mi sam kontur tym urządzeniem, które widzieliście. Troszeczkę jest podobne do maszynki do robienia tatuażu i wydaje podobny dźwięk. No i potem Patrycja stopniowo nakłada taki krem znieczulający, który działa wtedy, kiedy jest przerwa na ciągłość skóry. Tak, on nie jest tak jak Emla, że go nakładamy przed, tylko jak już ta skóra jest przerwana, to wtedy nakłada ten krem i robi brwi i potem go troszkę dokłada i on działa błyskawicznie, więc ten ból nie jest straszny, nawet nie nazwałabym tego bólem, to jest pewien dyskomfort, ale samo robienie brwi nie trwa tak długo, to jest, słuchajcie, wszystko do przeżycia. No i jak wyszłam od Patty z salonu, to czułam takie naprawdę ogromne pieczenie. Jak wyjeżdżałam z Gdyni, jak już wyjechałam na obwodnicę, to nie wiem ile to trwało, 15-20 minut i to minęło. I teraz czuję, że tutaj coś się działo, ale to nie jest ani ból, ani to nie jest nieprzyjemne, ani o tym nie myślę jakoś obsesyjnie. I powiem wam, że mimo, że te brwi są świeżo zrobione i one się zmienią, one będą jaśniejsze i one będą węższe, one nie będą takie grube. Chociaż i tak wyjściowo Patrycja mi zaproponowała, żeby zrobić troszkę grubsze brwi niż ja miałam i ja byłam jak najbardziej na tak, bo o to mi chodziło, żeby te brwi były bardziej wyraziste niż ostatnio, bo lepiej się tak czuję. Moja twarz od razu nabiera charakteru, naprawdę. Mam nadzieję, że nie wyglądam jak ta Frida, która miała tutaj jedną monobrewę złączoną. No, to żeśmy sobie pożartowali. W każdym razie według mnie takie grubsze brwi ładnie wyglądają. Szczególnie, że teraz mam dość już mocne ombre. Mocne w sensie takim, że mam tutaj dużo ciemnych włosów przy buzi i to po prostu wygląda ładniej, bardziej spójnie. Z jaśniejszymi brwiami nie wyglądało to dobrze. No gdybym miała włosy jasne, no to te brwi mogłyby też być cieńsze czy jaśniejsze. Nawet jak wrócę do blondu, mi się bardzo podoba ten kontrast, ciemne brwi, jasny włos, oczywiście nie czarne, ale ciemnobrązowe jak najbardziej mi się podobają. Więc tak, Patty mówiła, że teraz mam smarować brwi alantanem, cieniutką warstwą, w każdym razie tak. No i tak, metoda ta, ten makijaż permanentny będzie utrzymywał się około roku, więc tak jak ja to zawsze powtarzam, jak nagrywam vlogi, rozmawiamy, jesteście na YouTubie, sami obserwujecie, widzicie to, jak dana rzecz się u mnie sprawdza, po jakim czasie nastąpi jakaś zmiana, więc naprawdę naocznie sami będziecie świadkami tego, jak ten makijaż właśnie u mnie się utrzymuje.
Jeżeli chodzi o opalanie, którego teraz na pewno nie będzie brakować, bo zaczyna się sezon, urlopy i tak dalej, wiecie, dziewczyna z Trójmiasta, no na plaży lubi bardzo być. Jutro nawet się zastanawiam, czy upały się zaczęły, czyli pojechać na plażę, więc można to przysłonić, a potem, po tym okresie 2 tygodni, kiedy te brwi całkowicie się wygoją, a tego kremu mam używać około 5 dni, sama będę wiedziała, kiedy jeszcze mam stróbki. Natomiast jeżeli chodzi o opalanie, to mniej więcej po 2 tygodniach można już się opalać i oczywiście profilaktycznie warto te brwi, na te brwi nałożyć sztyft SPF 50, taki sztyft, jakiego używamy do ust. Tego typu sztyfty podobno są w aptekach. Tak mi powiedziała Patrycja, ja tego nie wiem, nie sprawdziłam, bo nigdy nie używam takiego sztyftu, więc jak go kupię, to na pewno dam wam znać. Ten sztyft można sobie nałożyć, on zastyga na brwiach i będzie je dodatkowo chronił właśnie przed promieniowaniem. I tak, to wszystko, co chciałam powiedzieć o brwiach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie mi na dole. A koszt wykonania tego makijażu u Patrycji to 800 zł. Metoda biurkowa jest chyba 100 tańsza. Także nie jest to tania zabawa, ale myślę, że jest warta świeczki, jeżeli ktoś nie ma naturalnie ładnych brwi, ma jasne włoski albo ma dwie lewe ręce. Jeżeli chodzi o stylizację brwi właśnie odpowiednimi produktami. Więc to wszystko, co chciałam powiedzieć o brwiach. I będę się już z wami żegnać, bo za chwilę przyjeżdża Oliwia, więc będziemy spędzać czas razem. Tak, obiad już zrobiłam i zjadłam, czego nie nagrałam, bo byłam tak głodna, tak spragniona tego jedzenia, że w ogóle nawet nie myślałam o tym, żeby dograć fragment vloga. Więc kochani, żegnam się z wami, ten film będzie mega długi, moje vlogi wychodzą mega długie, chciałabym nagrywać krótsze vlogi, ale jakoś nie potrafię. Tak, nie potrafię. Weekend przed nami rodzinny, później nasze dzieci jadą na wakacje bez rodziców, więc będziemy prowadzić trochę inny tryb życia niż jak mamy dzieci, które chodzą do szkoły, mamy obowiązki, ostatnio wam też o tym mówiłam, więc na pewno wtedy będę mogła też więcej nagrywać, i to nie tylko vlogów, dopóki nie wyjedziemy na urlop, więc tak, moi drodzy, żegnam się z wami, życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Przepiękny buldog! Czy on nie jest uroczy? Zobaczcie, tutaj ma dziurkę na pieniążek, na brzuszku można w międzyczasie sobie, w międzyczasie zbierania, odkładania kasy, otwierać, podbierać.